Mr. Green, Mr. Green, where will he take you today? Jest z nami Krzysztof Adaszak w dniu walki przed Galą Trzew. Witam Ciebie. Witam serdecznie. Jesteś niezłym psychologiem, zdążyłem zauważyć, ale natomiast ja też mam kilka trudniejszych pytań dla Ciebie. Szymon Bońkowski, jeden z Twoich trenerów, z którym rozmawiałem o Tobie wczoraj, powiedział, że jesteś bardzo ciekawą postacią. Możesz powiedzieć, na czym ta ciekawość Twojej osoby polega? No wiesz, ciężko mi sam sobie mówić w ten sposób, czy jestem ciekawy, czy nie. No to prędzej kolegów zapytać, kolegów czy trenerów o to. Właśnie, ja bym tak porównał troszeczkę do Adriana Zielińskiego z Twojego klubu, który też podobno, tak jak Ty, bardzo lubi kreskówki plus inne tam tematy, jak to jest, które są Twoje ulubione. A to mój ziomeczek jest Adrian. Domyślam się właśnie. Ale ulubione kreskówki? Dokładnie. Znaczy to japońskie generalnie, to nie ma co się tak głębić, ale... Czyli podobnie jak Adrian. No. Twoja kariera amatorska, podobno miałeś bardzo dużo walk amatorskich, około 30 pojedynków, czy dużo z nich wygrałeś? Czy na swojej drodze miałeś jakieś takie znane postacie, które dzisiaj walczą i odnoszą sukcesy? No, czy jeszcze walczą do tej pory, kurde. Dwa razy walczyłem z Jordanem Włochem. Mhm. Na razie chyba coś tam kontuzję miał, ale nie jestem pewien, czy dalej walczy. Było, kurde, zapominałem. Paweł Wyrszynin. Z Pawłem przegrałem akurat, ale to tak była dosyć. Była z nim walka. Dobra, tam mniejsza z tym tematem, natomiast walczysz właśnie jutro z Piotrem Mrozem, który jest niepokonany. Ten status takiego niepokonanego zawodnika to jakoś tak cię dodatkowo podkręca? No jest to, wiesz, atrakcyjnie medialnie dla mnie, że on nie przegrał jeszcze. No i na pewno jest to jakaś motywacja, nie? On na pewno nie będzie chciał przegrać, nie? Jest to na pewno jakieś tam wyzwanie dodatkowe w głowie i ogólnie, nie? A odczuwasz jakąś dodatkową presję w związku z tym, że twój rywal jest z tego miasta, z Ełku właśnie, w którym miałeś jakiś, nie wiem, ktoś ci już może próbował jakoś tak, wiesz, trochę namącić w głowie? Nie, z tej presji nie mam, z tej przyczyny presji. Może jak wyjdę tam i zobaczę, że cała hala jest przeciwko mnie, może tam przycisnąć oczywiście. W takiej sytuacji jeszcze nie byłem, ale póki co jest okej wszystko. A z ilu kilogramów zbijałeś? Bo słyszałem, że to są takie dosyć duże liczby. No 10 kilo dziś, czyli 87 w 5 dni. Ważyłeś się teraz? Ile ważysz już po ważeniu? Nie miałem okazji dziś na wagę wskoczyć, także nie wiem ile ważę. Właśnie też w związku z tym, że miałeś tak całkiem udaną karierę właśnie amatorską, przynajmniej z tego też, co potwierdził właśnie twój trener, Szymon, ale miałeś taki słabszy start w tych zawodowych, pierw dwie porażki, później trzy zwycięstwa. Z czego tak naprawdę wynikało twoim zdaniem? Znaczy trzy porażki, dwa zwycięstwa. Tak. Znaczy wynikało, no nie ma co się tam z przegranej tłumaczyć. Także pierwsza walka, to była zawodowa, to się tam dowiedziałem niecały tydzień przed. Wziąłem tą walkę, była to walka z Markiem Chwalibogowskim, którego pozdrawiam bardzo serdecznie, mój kolega dobry. No i to po prostu chciałem mu się wcześniej za amatorską walkę odpłacić za złamany nos, który miałem na policzku wręcz. No i podpaliłem się mocno w tej walce, tam sprowadziłem, on zapiął trójkąt, koniec. Druga walka przegrana z Piotrem Halmanem. No, tam nie ma co się tłumaczyć, tam trochę sędzia na pewno dużo za wcześnie przerwał, ale to nie ma o czym mówić. Także Piotrek jest teraz w jakim miejscu, jakim jest. Ja się nie będę tłumaczył, czemu z nim przegrałem. Jest dobrym zawodnikiem. Także. No i tam trzecia walka, to dużo kilogramów zbiłem też i ten sam dzień była waga co walka. Także to też się odbiło mocno na tym. A potem już było dobrze w miarę. Jest jakaś tajemnica w tym, w jaki sposób będziesz chciał poprowadzić tę walkę? Do tej pory głównie to chodziło właśnie o kończenia w parterze, ogólnie o walkę w tej płaszczyźnie. No jest tajemnica. Tak, a są jakieś niespodzianki, które szykujesz? No na pewno. Mam jeszcze kilka asów w rękawie. Dobra, w takim razie życzę Ci powodzenia, żebyś z tych asów mógł skorzystać w trakcie walki. Dziękuję bardzo. Dzięki, pozdrawiam wszystkich.